Iwona Zajączkowska, program Vanilla Disco. Dziś gościmy w prognozach, gdzie za chwilę koncert króla disco Tomasza Nicika. Zapraszam do środka. Rozmawiamy z Jankiem Korniulkiem, organizatorem dzisiejszego wieczoru, na którym wystąpi Tomasz Nicik. Janku, skąd taki pomysł i dlaczego akurat Tomek? No jakby nie patrzeć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jakby nie patrzeć, Tomek jest bardzo zjawiskowy, gwiazdorski i bardzo taki kontrowersyjny wykonawca muzyki disco polo. A powiedz mi, często organizujesz takie imprezy tutaj właśnie w prognozach? Tak, często są, znaczy często, generalnie w środę robimy takie imprezy tutaj typu Russian Dance, gdzie gra rosyjska muzyka tylko i wyłącznie. Są gwiazdy rodzimej sceny tutaj muzycznej, które grają ruską muzykę. I także dwa razy w miesiącu, raz w miesiącu, to zależy od zapotrzebowania. A powiedz mi, czy dzisiaj na Tomka Nicika frekwencja dopisała? Są ludzie? Będą się bawić? Tak, jak najbardziej. Na razie tego nie widać, ale później na pewno telewizja Yard wszystko pokaże, ile było ludzi. Już mogę zapewnić wszystkich, że jest bardzo dużo, a dopiero jest godzina 22. Zapraszamy na koncert, na górę. Jeszcze chcę więcej i mocniej dokręcę. Mam ręce, dokręcę.
Program Vanilla Disco, Iwona Zajączkowska. Jesteśmy właśnie po koncercie Tomka Nicika. Tomku, jak wrażenia? Jak publika? No słuchaj, Iwonka, powiem ci, że wrażenia są naprawdę niesamowite, dużo emocji, wiesz, wrażenia były bombowe na maksa. Powiem ci krótko na temat, że dostałem chyba, nie wiem, prawie że mi aorta wyleciała chyba, wiesz, na widok tych fanek i w ogóle, ale naprawdę czuję się, wiesz, bardzo zadowolony z koncertu, ponieważ publiczność była naprawdę fenomenalna. Nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Białystok będzie taki ciepły do mojego przyjęcia. Słuchaj, właśnie co do publiki, czy znalazłeś swoje 4-18 na tej sali? No tak, no 4-18 rzeczywiście już znalazłem wcześniej, ale przyznam się, że przydałyby mi się jeszcze jakieś tam 4-18, które by oczywiście wypełniły przestrzeń w moim aucie. Jak myślisz, muzyka disco polo ma przyszłość? Uważam, że muzyka disco polo rzeczywiście ma przyszłość i to bardzo wielko, ponieważ tak naprawdę teraz jest taki boom na tą muzykę, młodzież coraz więcej jakby interesuje się tą muzyką. Rzeczywiście brzmienia są teraz coraz bardziej takie, wiesz, wyeksponowane, takie bardziej, wiesz, takie dopracowane, że tak powiem. I rzeczywiście poziom jest podniesiony coraz większy, poprzeczka jest naprawdę wielka i teraz, no niestety, ale powoli powiem, że możecie się bać Niecika. Słuchaj, a jakie plany? Jakie plany na najbliższą przyszłość? No jakie plany, wiesz, no jakie plany? Słuchaj, no zobaczymy, co to będzie, wiesz. No może, nie wiem, może jakoś w końcu sobie żonę znajdę, wiesz. No może na to już czas nadszedł, no. A tak jeszcze nie znalazłeś? Takie, że po tej Polsce nie mogę, wiesz. No jeszcze nie znalazłem, niestety. Jeszcze jestem kawalerem. A jako zespół, jako Tomasz Niecik, jakie plany? Na pewno i niepodważalnie płyta, która się ukaże już na wiosnę 2012. Teraz będzie kolejny teledysk. Dosłownie przed świętami tymi, 2011 jeszcze. No cóż, no i myślę, że Niecik będzie na pewno zaskakiwał nowymi pomysłami i co miesiąc jakiś klip, no tak jak to u mnie jest, no co miesiąc jakiś klip, strzał i zobaczymy, tak, jak ludzie przyjmą ten kawał i w końcu jakiś się hit wyklaruje. Czy jakiś kolejny koncert w Białymstoku przewidujesz? No mam nadzieję, że jeszcze chyba tutaj gdzieś mnie zaproszą, nie? Dziękuję za wywiad. Dzięki, trzymajcie się, kochani, pozdrawiam Białystok, prosto z Grejwa, trzymajcie się. Yo, siekiera, Białasy! Prosto z programu Vanilla Disco i prosto z prognoz. Iwona Zajączkowska, dziękuję.